Witam serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz. Ostatnio widzieliście siódmotierowy light niemiecki SP1C, a teraz zobaczycie w akcji ósmotierowy light niemiecki RU251. No i gracz Oniku Koziołek 37 właśnie na tym czołgu na mapie Tundra wykonał bardzo dobrą bitwę. Cześć! Cześć, Maja, witam wszystkich. Ty tu chciałeś wjechać na tą górkę? Nie, jakoś, zagapiłem czy... się na początku. Aha, dobra, zagapiłeś inną rzecz i się zagapiłem. Okej. No cóż, czyli tradycyjnie na tej mapie szybki wjazd na górkę. To była chyba tak, twoja taktyka. Tutaj... Tak, chciałem właśnie strzelać te czołgi, które wjechały na tego hila od boku. Ruma bardzo fajne opuszczenia działa na boku. Zresztą teraz widzimy. I nie ma większych problemów z penetracją tych czołgów. Penetracji na zwykłych pociskach ma 190, a uszkodzeń 240. Co... Ile sekund, bo już nie pamiętam? 6 bodajże. Coś około 6 sekund. Dobra, to jeszcze tylko szybciutko powiedz Koziołek 37. Dlaczego taki wybór niku padł w grze World of Tanks? A to tak jak zakładałem to konto, to miałem akurat maila Koziołek, zakładałem tego maila, a stwierdziłem, że też może taki być. Przed bitwą mówiłeś mi, że tak naprawdę nie jest to twój faworyt wśród lightów. Jeździsz nim tylko, żeby zbijać gwiazdki, bo z RU można dochodzić do Leoparda prototyp 1. A jakimi lightami ósmotierowymi, nie wiem, wolisz jeździć niż tym czołgiem? Znaczy, lubię Lightfighter T49. Jakoś tak T49 szczególnie darzę sympatią, dlatego że ma duże działo. Jak jeszcze nie było tego czołgu, to strasznie podobał mi się KW-2. Mhm. I właśnie lubię zajeżdżać czołgi od boku i pach za 1000. Jak się błyszka uśmiechem. RU-251 waży 25 ton, ma silnik 630-konny, prędkość maksymalną osiąga chyba największą w grze, bo 80 km na godzinę, ale można powiedzieć start i kręcenie ma, nie wiem czy nie gorsze niż T-54 Lightweight. No. Trochę gorsze i trochę gorzej się kręci, przyspieszenie mniejsze jest zresztą. Ale już tą prędkość maksymalną ma bardzo wysoką. No i tak mi się wydaje, że to działko jest bardzo, bardzo dobre. To chyba jego największa zaleta z szybkością to działo. Tak jest, czyli w zasadzie to działo jest, można powiedzieć, o wiele lepsze niż działa medów ósmotierowych, tak mi się wydaje. Tak, przypominam... No jest też no mów mi. No, sorki, bo jeszcze bez kawy i się zagadujemy. Penetracji 250 na Goldzie, a na Goldzie ma kumulaki, więc zdecydowanie lepiej z przeciwpancernych. Chociaż no, kumulaki czasami trzeba użyć, wiadomo. A na odłamkowo burzących 102 penetracji. Nieźle. No, dużo ma. Ale rzadko strzelam z kumulaków. To znaczy z hepów. No. No i ta depresja. Depresja działa 10 stopni. No i tak jak mówiłeś, na boczkach też obniżenie ma bardzo ładne. A jeżeli chodzi o bitwę, no to już uszczeliłeś 4000 obrażeń. No i teraz atakujesz kolejne pojazdy. No zobaczyłem, że ta jagódka strzeja to był mój najgroźniejszy przeciwnik i trzeba ruszyć. Znaczy teraz bijesz się z M103? Tak. Mhm. Tutaj miałem trochę farta, bo ta czwórka do mnie celowała, na szczęście nie trafiła. No i trzeba teraz uważać na M103 i udało się. Zginęła. 5000 obrażeń. No i Jadzia.
Miałem pomysł, żeby objechać tą jadzie, ale tam jeszcze E4 była od boku. Więc stwierdziłem, że skoro tutaj Batrzat stoi, to tą E4 nie będzie się na mnie patrzyła. I próbuję ją tak objechać. Ale zaraz patrzę, że Batrzat wpadł na to samo co ja. I zawracam. No na tej nowej fizyce fajnie się kręci tym czołgiem. No. I tu nagle strach w oczach. Tak jest. Jagódka postanowiła się ruszyć. I nie miałem wyboru, musiałem czekać, jeśli chciałem jeszcze coś ustrzelić. Nawet mając full HP, Jagódka potrafiła one-shotować. Tak jest. No i Batchat teraz jedzie po Jagódkę z drugiej strony. Więc Zgadza. jest szansa, tak jest. Obróciła się Jagódka. No i... Już chciałem jeszcze coś ustrzelić jak najwięcej. Bo jakoś teraz zorientowałem się, że zaraz będę musiał strzelać ze złotych pestek. Już mi się tak kończą. 30 ich było, ale... No jeżeli chodzi o wady w zasadzie tego czołgu, no to jest light, więc wiadomo, pancerza nie ma. Nie. No i tak naprawdę, no bardzo, bardzo przyjemny czołg ze świetnym działkiem. No i szybciutka bitwa. I jeżeli chodzi o wynik, to mamy wsparcie High Caliber i 1900 prawie bazowego expa, a obrażeń 5745. Przy okazji jeszcze coś tam pospotowałeś. No i udało ci się zrobić, to był twój chyba najlepszy wynik na tym czołgu, nie? Tak, jak najbardziej. Najlepszy wynik na iPhone'cie. Na RU. Na RU, tak jest. Domyślam się. Niestety grasz bez premki, więc exp nie był razy 50%. No i to w zasadzie tyle. I nie wspomnieliśmy, że jesteś w klanie PJP. To mógłbyś powiedzieć, co to Tak. za skrót? To jest skrót od polskiej jazdy pancernej i zapraszam wszystkich graczy, którzy mają minimum 4000 bitew, tam plus 18 lat, 6 i 8 tiery do grania twierdz. Serdecznie zapraszam w nasze szeregi. Tam teraz rekrutujemy, chcemy poskładać ten plan od nowa, już ma 3 lata, więc trzeba się ruszyć. Tak jest. To cóż, dziękuję. Jakbyś chciał jeszcze kogoś pozdrowić? No to pozdrawiam wszystkich członków PJP. No i w zasadzie ciebie, Faja. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia. No cześć.